Fundacja Leroy Merlin pomoże w remoncie mieszkań dla rodzin uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Rzeszyn. Wyremontowane mają być 4 lokale mieszkalne w budynku starej szkoły. Pozwoli to na zwolnienie zajmowanej przez ukraińskie rodziny świetlicy gminnej, z której dotychczas korzystali mieszkańcy. No, za moment podpiszemy umowę z firmą Leroy Merlin na udzielenie pomocy rzeczowej dla gminy Rzeszyn. Ta pomoc rzeczowa będzie polegała na oddaniu do użytkowania 4 mieszkań dwupokojowych z węzłem sanitarnym każde, czyli z kuchnią, z łazienką, wyposażonych oczywiście też w meble. I tutaj te mieszkania, które zostaną oddane w Woli Osińskiej, w części dawnej szkoły podstawowej, pozwolą nam uwolnić obecnie zajmowane przez uchodźców z Ukrainy pomieszczenia gminne, ponieważ w tych pomieszczeniach, to znaczy w 2 świetlicach wiejskich w Bałtowie i w Woli Osińskiej przebywają właśnie ci uchodźcy i po prostu nam w pewnym sensie blokują dostęp dla mieszkańców, żeby mogli normalnie korzystać ze świetlic wiejskich. Podobną sytuację mamy też w naszym Domu Pomocy Społecznej w Rzeszynie, gdzie część mieszkań jest zajętych właśnie przez uchodźców. Tam jeszcze przebywa około, z tego co mi pani dyrektor powiedziała, 30 osób. I z kolei uwolnienie tych mieszkań pozwoliłoby na przeznaczenie, na ich właściwe przeznaczenie, to jest mieszkania chronione, na które jest duże zapotrzebowanie ze środowiska nie tylko naszego tutaj gminnego, ale powiatowego i szerzej, ponieważ te mieszkania pozwalają odetchnąć rodzinom w tym czasie, kiedy Dom Pomocy Społecznej opiekuje się tymi osobami przewlekle chorymi. Na początku, kiedy się rozpoczęły te działania wojenne na terenie Ukrainy, to na teren naszej gminy przybyło około 150 osób. Dość około 1/2 z tej liczby to były osoby, które znalazły zamieszkanie u osób prywatnych, natomiast w połowie były to nasze świetlice wiejskie czy Dom Pomocy Społecznej oraz przedsiębiorca Czarek Rułka, u którego było rzeczywiście w szczycie około 70 osób. Obecnie z tej liczby na terenie gminy przebywa około 50 osób. I to są osoby, którym bardzo trudno jest w większości znaleźć jakieś miejsce zamieszkania, czy nawet podjąć decyzję o powrocie do ojczyzny, ponieważ są to osoby bądź dzieci chore, które wymagają opieki. I tutaj właśnie pomoc ze strony firmy Leroy pozwoliłaby nam uwolnić lokale gminne i zabezpieczyć te osoby najbardziej potrzebujące na godziwy pobyt w naszym kraju. Jesteśmy dzisiaj w gminie Rzeszyn, gdzie Fundacja Leroy postanowiła przyznać grant na remont starej szkoły pod mieszkania dla Ukraińców, którzy w gminie przebywają. No, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że jest na ten moment około 50 osób. Nie wszystkie te osoby znajdą swoje mieszkanie w tej szkole, bo będą tam 4 osobne mieszkania z łazienkami, z kuchniami, z pokojami, czy pokoje, kuchni, łazienki. Natomiast no, na pewno to w jakiś sposób odblokuje tutaj zasoby, te, które gmina posiada, jak na przykład świetlica, która jest potrzebna. My przeznaczyliśmy na ten grant 663 tysiące złotych. I to jest grant, który jest w postaci zarówno materiałów budowlanych, jak i prac montażystów, których też tutaj wysyłamy, żeby tą pracę wykonali. Gmina po swojej stronie też ponosi pewne koszty. Są to koszty związane z termomodernizacją budynku, z ociepleniem, z dachem. Natomiast my robimy wszystko wewnątrz, czyli praktycznie totalny remont tego, co się w środku znajduje, z podziałem tej strefy na 4 pełnoprawne mieszkania. My na ten moment ten grant wykonujemy z Funduszu Solidarnościowego. Jest to taki projekt, który został stworzony specjalnie pod sytuację ukraińską, czyli pod wojnę w Ukrainie w zeszłym roku. I na ten moment mamy już około 55 umów podpisanych w całej Polsce na tego typu granty, w których remontujemy, przebudowujemy, rewitalizujemy miejsca wskazane przez gminy, czy fundacje lub stowarzyszenia, z którymi współpracujemy w ramach tego projektu. Pomoc w remoncie i przekazane na ten cel środki są znaczną pomocą dla gminy, która udzieliła swoją pomoc rodzinom z dotkniętej wojną Ukrainy.